Do wygrania jest kosa, rękawiczki oraz wiele fajnych skinów do CS2. Żeby wygrać, wybierz numer oraz odpowiedz na pytanie ukryte w filmie. Dołącz na Discorda oraz zostaw łapkę w górę, bo te wymagania musisz spełniać, żeby dostać nagrodę. Siema, z tej strony Dratek, dzisiaj jesteśmy na CSGO Skins i dzisiaj kolejny raz podchodzę do challenge'u od 50 zł do kosy, ale dzisiaj będę otwierał tylko skrzynki eventowe na singlu oraz na bitwach. Dlaczego? Dlatego, że dostajemy z tych skrzyneczek walutę eventową, którą możemy jeszcze sobie później wydać, także więcej uda nam się ugrać, tak mi się wydaje, ale to zobaczymy w praktyce. Na początek pamiętajcie, żeby wpisywać kodzik promocyjny Dratek, no bo ten kod daje wam 10% bonusu do wpłaty, no i darmowe 2 zł 10 groszy na start, a za 2 zł 10 groszy możecie na przykład sobie otworzy tą skrzyneczkę. Otwórzmy, zobaczymy, co nam dropnie. Jestem w sumie ciekawy. No, bez szału, nie? Dropnęło nam bez szału, złoty 51, ale to jest za friko, także spoko. No i jeszcze macie na CSGO Skinsie daily bonus, czyli daily case w sumie. No i po prostu codziennie sobie co 24 godziny otwieracie, także naprawdę spoko opcja, jak ktoś nie ma totalnie skinów, może sobie tak tutaj je zdobyć. Dobra, no to co, zaczynamy. Mam to 50 zł, muszę zrobić kosę, tak jak wczoraj patrzyliśmy, najtańsza kosa to jest chyba Falchion za 400, siatka Safari, także 400 zł musimy zrobić z 50, no nie lada wyzwanie, ale lecimy. Robię sobie bitewkę, mam nadzieję, że nie pomylę skrzynek, no i tak, wrzucę sobie tą skrzynkę nawet dwa razy. Do tego dorzucimy sobie skrzynkę kolejną eventową, szkoda, że one nie są posegregowane, ale to jest chyba ta. Do tego sobie wrzucimy tą skrzyneczkę, no i jeszcze coś za 13 ziko wrzucę, czekajcie, cofnijmy się troszkę do tyłu, no i wrzucę teraz tą skrzynkę. Dobra, bitwa za 46 ziko, może mówiłem na początku, że będę tylko otwierał te skrzynki eventowe, ale... Może nie do końca, bo jeszcze dodam jakąś skrzynkę zwykłą, ale tutaj głównie będziemy też polowali na te tokeny, które możemy później sobie wydać. Też fajnie jakby dropiły, no wiadomo, przy tych mniejszych sumkach może być gorzej, ale dobra. Dodamy sobie tą skrzyneczkę, 80 groszy troszkę wyjechałem z limitu, bo 5 dyszek miało być, ale walić to. Zróbmy sobie tryb underdog, 4 graczy, no i zaczynamy zabawę. Ogólnie tak, dużo skrzyneczek. Dość spora bitwa, dodamy sobie Isamu, dodamy sobie Michaela i dodamy sobie Adriana. A nie, ktoś tutaj dołączył, dobra, czyli Isamu jednak bocik nie jest dodany. No i zobaczymy, kto wygra. Pierwsza skrzyneczka, musimy pamiętać, że musi dropić nam jak najgorzej. Dosłownie jak najgorzej, tak jak właśnie teraz, także super. Lecimy sobie dalej, SG... 3,40, no troszkę dużo. Oj, M4, ale nie jest droga, bo to jest ten, ta zielona, dobra. Prowadzimy, prowadzimy, co teraz? Pyk. Dobra, nadal prowadzimy, w ogóle tutaj 7 dyszek koleś już ma. Dobra, niebieski skin, elegancko. No i ostatnia skrzynka, jeżeli... Oby Adrian nie wygrał, jeżeli teraz siądzie, to wygrywamy. Oby Adrian nie wygrał. Jest, mamy to, dobra, słuchajcie. Zrobiliśmy 165 zł. No, w sumie to jest bardzo dobrze. Z 50 zł. Kurczę, jakby za pierwszym razem udało nam się zrobić koska, by było super. Dobra, mam jeszcze 250 tokeników, także wrzucamy i dropi nam skin, jak widzicie, za 34 cen... grosze. Słabo. Kurczę, mogło być lepiej, ale dobra. Klejmujemy to, znaczy sprzedajemy. No i lecimy dalej w bitwę. Lecimy dalej w bitwę. Teraz troszkę może droższe te bitwy zrobimy. Ten grill case wrzucimy może 3 razy. No i mamy jeszcze 65 ziko do wydania. Także takie 3 skrzynki wrzucę. Do tego jeszcze wrzucę... Kurczę, mam jeszcze w sumie do wydania ponad 20 zł. Może wrzucę teraz nie skrzynkę eventową, tylko... Tylko może AK case'a. Dobra, okej. Okay. 3 ziko wyszliśmy poza tą sumę, którą zgarnęliśmy, ale no mówię, w przybliżeniu będziemy sobie tak otwierali. No i co? Robimy sobie na 3 osoby i tryb standardowy teraz, myślę. Mam nadzieję, że nie będę żałował tego trybu standardowego. Ogólnie znowu zapowiada nam się bardzo gruba bitwa, no jak widzicie, bardzo dużo skrzyżek, aż 7. Dobra, ktoś dołączył, także super. 170 zł prawie bitewka. Uwaga, pierwszy dropik. Nie wiem, na kogo korzyść. Tak, na naszą korzyść, także super. 11 ziko. Dobra, famasik. Pyk, 75 zł, bardzo dobrze. Ale mu P90 też drogie dropnęło. Oj, ten famas 12, o nie. I sam dostał drogiego skinka. No dobra, co teraz? Pyk. Przegrywamy, przegrywamy. Nie jest za dobrze, nie jest za dobrze.
98. Też nie jest za dobrze, bo ta... O nie, dobra, ostatnia skrzynka. No i niestety jak nie siądzie, to przegraliśmy właśnie 165 zł, które zrobiliśmy z 50 zł. Ale słuchajcie, 369 ziko. No i o to chodzi. Słuchajcie, zrobiłem to z 50 zł, także jaram się podwójnie, bo z małej sumy doszliśmy do prawie 400 zł za pierwszym razem. W końcu na trzecim filmie nam się udało to zrobić, także super. Słuchajcie, mam jeszcze 523 tokeniki, także je oczywiście sobie wydałem podczas eventu. No, złotówka, czyli w sumie równe 370 zł mamy z... 370 zł mamy z czego? Z 50 zł. Jeszcze zobaczysz sobie na szybko ten exchanger. Kosa, czyli tak, knife. I sobie znajdźmy koskę. No, 405 ziko. Okej. 405 ziko, no to brakuje nam w sumie 40 zł. Najgorsze jest to zawsze 40 zł, 50 czy tam 30, co brakuje mało do celu, bo można łatwo wtedy się przejechać i przegrać. Ale teraz zrobimy sobie bitewkę taką może spokojniejszą, nie za całe saldo. Czyli otworzymy sobie tą bitwę, na pewno grill case'a dodam dwa razy. Do tego dorzucę G2A skrzyneczkę. Do tego dorzucę AK-czyka i do tego dorzucę... Kurczę, myślę nad tą anarchią, ale to będzie za dużo. Nie chcę tyle wydawać. Wrzucę jeszcze uspika. Także taka bitewka. Zrobię na dwóch graczy, żeby zmniejszyć ryzyko do maksa. Zrobię to na trybie standardowym. Jeżeli to wygramy, będzie super. Jeżeli to przegramy, to kurczę, mamy 180 zł dalej. Coś takiego. Ale no fajnie, jakbyśmy to wygrali i w końcu, żeby nam się ten challenge udał. No dobra, 106 zł koleś dostał, także już nie za dobrze zaczęliśmy. Kurczę, no, chciałem zrobić tą kosę w końcu. Okej. 18. Nie wiem, czy coś mi dropnie. Kurczę, no to SSG mu dropnęło za 106 ziko. Teraz jeszcze frontside misty za 50 zł. Chyba będzie lost. Tak, będzie lost. Nieciekawie, dużo wygrał, bardzo dużo wygrał. 270 zł. No dobra, w takim razie ja sobie odejmuję tą bitewkę i mamy 177 zł. Jeszcze widzę, że mamy tutaj tokeniki, także gdzieś się tu zapodziały, także sprzedajemy. Dobra, 30 groszy. Teraz przejdźmy sobie do bitewki. No i jakąś bitwę muszę zrobić. Za 180 zł, powiedzmy w zaokrągleniu. Szczerze, otworzymy sobie skrzynkę 5% na Steamówkę, zaryzykujemy. Do tego dorzucimy sobie może 2% na... Chociaż nie, nie będę ryzykował, ale Elegant Case'a dodam. Do tego dorzucimy sobie coś jeszcze za stówkę około, także Cyber może wlecieć, Backpack, no i myślę, że będzie za drogo, więc teraz to dodam. Okej. Idealnie, tam 2 zł jeszcze nam zostanie, no i musimy to wygrać. Jak to przegramy, no to słuchajcie, znowu nam szansa ucieknie koło nosa. No z 50 zł, jak widzieliście, zrobiłem powiedzmy te 370 w zaokrągleniu. No i kurczę, nie możemy zrobić kosy. 30 zł nam do kosy zabrakło. Mogłem w sumie jeszcze tańszą zrobić tą bitwę, no bo tylko mieliśmy 30 zł do zrobienia. Kurczę, nikomu AK Asimov nie dropnął, także szkoda wielka. O, nieciekawie. Emily dostała 160 zł. No to powiem wam tak. Nie ma szans, chyba nie ma szans. Ja pierdzielę, lipa totalna. Lipa totalna. Ja w to nie wierzę. 434, słuchajcie, jakbym to wygrał, to już bym miał kosę. Niestety, kończymy. Znowu się nie udało, ale zobaczcie, jak byliśmy blisko. Mogłem troszkę inaczej to zagrać. Zrobić po prostu tańszą bitwę. Albo zrobić, wiecie, takich samych bitewek 5, ale po prostu, nie wiem, po 50 zł. Kurczę, no, troszkę odwaliłem. Źle zagrałem, moim zdaniem. No ale też zła pasa była, bo cały czas przegrywaliśmy. Mordeczki, jeśli chcecie mnie wesprzeć, no to kodzik dratek wpisujecie, dostajecie 10% bonus do wpłaty. 2 zł i 10 groszy za darmo. Za 2 zł 10 groszy możecie otworzyć sobie tą skrzynkę. W sumie otworzę jeszcze raz z wami i zobaczmy, co nam dropnie. Dropi bardzo ładna awupka, ale niestety ona jest bardzo mało warta. Ale słuchajcie, to jest za friko. 90 groszy za friko byście mieli. Jeszcze macie daily case, no ja już otwierałem na początku. Co 24 godziny możecie sobie taką skrzynkę otworzyć. No i niestety, kurczę, troszkę mnie to boli, bo mogłem tą kostkę zrobić. Jak widzicie, da się z 50 zł zrobić profit. To nie jest tak, że się nie da. Ale trzeba mieć farta. No cóż, także co? Dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć.